Stawia 7 to pewnego rodzaju wisienka na torcie, jeśli chodzi o samochody BMW. Latem ubiegłego roku minęło 40 lat od premiery tej ekskluzywnej limuzyny. Nazywam się Filip Karpiński i zapraszam na wtorek z geniuszem. Pierwsza generacja serii 7, model E23, sprzedał się w ilości 280 tysięcy sztuk. Samochód stał się symbolem swoich czasów. Był samochodem pożądanym i często widywany wśród na przykład urzędników RFN, czy był również eksportowany do krajów zagranicznych, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia czy RPA. Następca E23, model E32, był symbolem luksusu. Na jego pokładzie można było znaleźć najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, takie jak m.in. telefon, lodówka w samochodzie czy podgrzewane zamki. W modelu E38, produkowanym od 1994 roku, można było znaleźć wiele elementów wyposażenia opcjonalnego, które nie były dostępne w normalnych samochodach. Były to m.in. nawigacja z wyświetlaczem w formacie 4x3 lub 16x9. Oprócz tego mogliśmy znaleźć takie wyposażenie jak na przykład automatyczna regulacja wysokości lamp ksenonowych. W produkowanej od 2001 roku w wersji E65 znaleźć możemy system iDrive. Odpowiada mi on m.in. za klimatyzację, obsługę multimediów czy dostęp do internetu. System jest dostępny do dziś w naszych samochodach i stale rozwijany. W kolejnej generacji serii 7 po raz pierwszy poznaliśmy system skrętnej tylniej osi. Odpowiada on za to, że tylnie koła skręcają w tym samym kierunku lub przeciwnym co koła przednie. Sprawia to, że samochód prowadzi się pewniej podczas wyższych prędkości oraz jest łatwiejszy w manewrowaniu przy niskich prędkościach. O najnowszej generacji serii 7, dostępnej w naszym salonie, najłatwiej mówić podczas jazdy testowej, na którą Was zapraszam. Jedną z najciekawszych i najważniejszych nowinek, która pojawiła się w 2015 roku w nowej serii 7, jest jazda półautonomiczna. Właśnie w takim trybie aktualnie jadę. Bez użycia rąk samochód sam jedzie po autostradzie, utrzymując odpowiednią odległość za ciężarówką przede mną. Jednakże co jakiś czas system będzie upominać się o to, abym położył ręce na kierownicy. Tak jak teraz to widać na ekranie przede mną oraz na wyświetlaczu head-up. Jest to funkcja bezpieczeństwa, abyśmy nie stracili kontroli nad samochodem i żeby samochód wiedział, że jesteśmy ciągle pod panowaniem. Wcześniej wspomniałem, że w wersji E65 po raz pierwszy poznaliśmy system iDrive. Teraz widzimy jego najnowsze wydanie. Ekran 10-calowy, dotykowy, z pokrętą iDrive z użyciem touchpada. Na co warto zwrócić uwagę, to, że seria 7 jest wykończona z najwyższej jakości materiałów. Wszędzie otacza nas miękka skóra oraz drewno najwyższej możliwej jakości. Jest to topowa limuzyna BMW, gdzie widzimy przykład kunsztu inżynierów z Monachium. Ciężko mi określić, jak komfortowo jeździ się tym samochodem, dlatego jedyne, co mogę Wam zaproponować, to przyjście do naszego salonu przy Rokicińskiej 190 oraz odbycie ze mną jazdy próbnej tymże właśnie samochodem. Poznajcie na własnej skórze, jak komfortowo można podróżować. Tradycyjnie zapraszam Was do lajkowania oraz komentowania tego filmu. Zapraszam Was również do obserwowania nas na Instagramie. Do zobaczenia za tydzień.